W Kinoteatrze Rialto w Katowicach już po raz kolejny odbył się przegląd filmów rowerowych Kino na Kole w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych. Są ludzie, którzy oglądają filmy o wojnie i są ludzie, którzy chętnie oglądają filmy o rowerach, więc no, jest to pewnego rodzaju nisza, którą jakby staramy się wypełnić i z powodzeniem od 13 lat. Można też zobaczyć na przestrzeni tych 13 lat, jak zmieniła się technika i jak poszliśmy do przodu. Teraz film amatorski właściwie jest trudny do odróżnienia od filmu przygotowanego przez zawodowców, więc to są takie drobne różnice. Natomiast no, jest zawsze przy tym dużo zabawy i trudno by było powiedzieć, czy ta tematyka jakoś się bardzo zmieniła, czy są jakieś trendy, które są aktualne tylko w jednym roku. To festiwal międzynarodowy i faktycznie tutaj nawet pokażemy filmy z kilkunastu krajów, będzie 15 filmów. Niestety nie mamy żadnej polskiej produkcji. Żałuję, ponieważ no, mamy już fajne doświadczenia z polskimi filmami, które były zauważone i u nas na festiwalu, ale też w Niemczech, więc no, zachęcam twórców polskich również, żeby w przyszłości jakby wzięli w tym udział. W trakcie festiwalu widzowie mogli obejrzeć 15 krótkometrażowych filmów, z których większość wyświetlana była w Polsce po raz pierwszy.